Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 filmów o prawdziwych katastrofach. Get that guy's number, Dick. I'll report it for safety violations. Hey, don't get sentimental on me. Makes me think I'm gonna die. Just hold that four. Przyjrzymy się filmom o naturalnych lub spowodowanych przez człowieka katastrofach, które miały miejsce naprawdę. Pomijamy filmy dokumentalne. Omawiamy fabuły, więc uważajcie na spoilery. Która z tych historii przeraża Was lub inspiruje? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Everest. I gotta ask a question, you know I do. Why? Why? Because it's there! W 1996 roku 8 osób zginęło w śnieżycy na najwyższej górze świata. Film z 2015 roku pokazuje tytułowy szczyt w całym jego pięknie i grozie. Kilka scen nakręcono na miejscu. Everest przedstawia też motywy i błędy wspinaczy, którzy przeżyli, i tych, którzy nie. Jason Clarke i Jake Gyllenhaal grają skazanych na śmierć przywódców ekspedycji. Josh Brolin, John Hawks i Naoko Mori świetnie zagrali ich klientów. Film zmienił kilka szczegółów, ale to nadal straszna i wizualnie oszałamiająca podróż. Numer 9. K-19. Fabularyzowana relacja z wypadku nuklearnego na łodzi podwodnej w 1961 nie rozbiła banku mimo dużego budżetu. Liam Neeson gra kapitana Polenina, zdegradowanego na korzyść kapitana Wostrikowa Harrisona Forda. Simulate flooding in the F-torpedo room and emergency service. A rapid ascent beneath the ice cap is not advisable, Captain. Did not ask for your advice. Bohaterowie ścierają się na dziewiczym rejsie pierwszego podwodnego okrętu Związku Radzieckiego, napędzanego reaktorem jądrowym i uzbrojonego w pociski nuklearne. Sytuacja się zaognia po wycieku w układzie chłodzenia. How did this happen? I don't know, Captain. The core is heating up. The mission's over. I'll tell you when the mission is over. Kapitanowie i załoga walczą o ocalenie statku i swojego honoru, a bunt dolewa oliwy do ognia. Pomijając kiepskie akcenty i nieścisłości historyczne, ten film jest wart obejrzenia ze względu na grę aktorską Forda i Neesona. We'll send you to the gulag, like your father. Well, it's a family tradition, isn't it? Numer 8. Tora, Tora, Tora. Ten epicki film o ataku na Pearl Harbor zapewnia historyczną dokładność i fascynujące sceny bitewne. Pokazuje wyjątkową perspektywę tego ataku i wydarzeń, które do niego doprowadziły. Połowa scen została nakręcona przez japońską ekipę i obsadę, a druga połowa przez Amerykanów. Radarzyści, marynarze, piloci, oficerowie i dyplomaci w Waszyngtonie. Każdy ma swój moment. Wyczyny kaskaderskie i efekty specjalne są oszałamiające, w tym ujęcie z lądowaniem na jednym kółku. Porywający i pouczający klasyk ożywia okoliczności, które wciągnęły Stany Zjednoczone do II wojny światowej. Numer 7. Alive. Dramat w Andach. Mother of God, no! Oh shit! Come on, come on! What happened? Come on! What happened? Are we supposed to fly that close to the mountains? 13 października 72 samolot z urugwajskimi rugbystami i innymi pasażerami rozbił się w Andach. Film opowiada o 72-dniowej gehennie ocalałych. A miracle of the Andes, that's what they called it.
Poetyckie monologi Johna Malkovicha otwierają i zamykają film, a fabuła zaczyna się chwilę przed rozbiciem samolotu. Po katastrofie kapitan drużyny stara się opiekować rannymi i porcjować żywność. Dwóch studentów medycyny robi co może, ale urazy, zimno i głód zbierają swoje żniwo. Now, if the search has been called off, then we're on our own to save our lives and we've got to eat. Eat what? Dowiadują się, że ratunek jest mało prawdopodobny, a ich jedyną szansą jest desperackie żywienie oraz ciężka przeprawa przez góry. Ta adaptacja taktownie radzi sobie z makabrycznymi tematami, ale nie jest to film dla osób z wrażliwym żołądkiem. Numer 6. Niemożliwe. Tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 było jedną z najbardziej śmiertelnych klęsk żywiołowych. Ten film pokazuje zniszczenia widziane przez pryzmat rodziny na urlopie w Tajlandii. Wydarzenia, które przeżyła hiszpańska lekarka Maria Bellon, zostały zręcznie zaadaptowane przez reżysera J.A. Bayona i scenarzystę Sergio G. Sancheza. Naomi Watts gra Marię Bennett, angielską odpowiedniczkę Bellon, a Ewan McGregor jej męża. Tom Holland zadebiutował jako ich najstarszy syn. What if that boy was Simon? Or Thomas. What if they needed help? You'd want someone to help them, wouldn't you? Simon and Thomas are dead! Cała międzynarodowa obsada zagrała porywająco. Choć krytykowano go za skupienie się na zachodniej rodzinie, film przedstawia bohaterstwo zwykłych Tajów i zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Thank you so much. Numer 5. Żywioł. Deepwater Horizon. 20 kwietnia 2010 roku miał miejsce największy wyciek ropy. Film pokazuje ogrom zniszczeń. Złowieszcze ujęcia podwodne powoli puszczającego uszczelnienia z cementu budują napięcie. Efekty specjalne są niesamowite, a wiele z nich jest wykonanych praktycznie, co dodaje chaosowi poczucia wagi i realizmu. Żywioł rzuca światło na traumę ocalałych i szkody wyrządzone morskiemu ekosystemowi. Postać Marka Wahlberga chwiejnie idzie szpitalnym korytarzem, kiedy zaczepia go rodzina współpracownika. Jedna z ostatnich scen filmu chwyta za serce. Świetny występ dali też Kurt Russell i John Malkovich. You're a $180 billion company and you're cheap. That's why we're a $186 billion company. We worry about those bills. I worry about my rig. My crew lives on it. You just rent it. Numer 4. Gniew oceanu. W 1991 łódź rybacka Andrea Galli wpadła w huragan i zatonęła. Nikt nie przeżył. Film oparty na tych wydarzeniach rozpoczyna scena powrotu łodzi po kiepskim połowie. Właściciel łodzi namawia kapitana, granego przez George'a Clooney'a, do powrotu na morze. Coach, you're trying to put a charge on my ass. You're on a cold streak. I'm trying to encourage you to catch fish. I'm gonna bring you more fish than you ever dreamed of. Next time I fish out the Grand Banks, they're not gonna be so grand anymore. Mary Elizabeth Mastrantonio gra inną kapitan i ukochaną Clooney'a. Próbuje przekonać jego postać, że pogoda jest zbyt niebezpieczna. This could be a triple header. Lindy, you're behind me, so is your weather. Yeah, but Billy, you gotta go through it to get back. Good point. Billy, you're not gonna like this, but I'm gonna say it anyway. You be careful. Po dobrym połowie sytuacja się poprawia, ale statek wpada w huragan. Krzyk Clooney'a, kiedy szarżuje na pełnym gazie na potężną falę, to niesamowity punkt kulminacyjny. Numer 3. Niepowstrzymany.
Postacie tego thrillera są fikcyjne, ale historia opiera się na prawdziwym incydencie z 2001 roku. Dwóch pracowników kolei bohatersko zatrzymało uciekający pociąg załadowany toksycznym fenolem. Denzel Washington gra inżyniera, który ryzykuje życiem, mimo że został oszukany przez pracodawcę. Ściera się z Chrisem Pine'em, grającym Willa Coulsona, młodego konduktora, który ma problemy małżeńskie. I've had my training, all right? Yeah, but we're out here in the real world. This ain't training. In training they just give you an F. Out here you get killed. Są tu porywające sceny akcji i postacie, z którymi można się utożsamiać. Film pokazuje zwykłych ludzi współpracujących w kryzysie, co jest inspirujące tak samo dzisiaj, jak kiedy film trafił do kin. Numer 2. Titanic. Ponad 1500 osób zginęło w 1912 roku, kiedy zatonął największy wówczas statek na świecie. Ten kataklizm jest tłem dla jednego z najbardziej dochodowych filmów wszechczasów. Film zaczyna się w 1996 roku, gdy we wraku Titanica odkrywca znajduje rysunek pięknej kobiety. Ma ona niezwykle cenny naszyjnik. Rose, teraz już staruszka, wyciąga rękę i opisuje wszystko, co się wydarzyło. Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. Rola młodej Rose przyniosła Kate Winslet międzynarodową sławę i łatwo zrozumieć dlaczego. Wiemy, że statek zatonie, ale mimo to chcemy zobaczyć urzekającą historię miłosną Rose i Jacka do końca. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Apollo 13. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Problem Houston w 95 roku stał się rozwiązaniem Hollywood w tym podnoszącym na duchu kinowym liście miłosnym do programu kosmicznego. Aktorzy są najlepsi z najlepszych, podobnie jak sami astronauci. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Tom Hanks, Bill Paxton i Kevin Bacon doskonale grają załogę statku. Ed Harris gra Gina Krenza, dyrektora lotu, który kieruje ekipą naziemną. This could be the worst disaster NASA's ever experienced. With all due respect, sir, I believe this is going to be our finest hour. Dwa zespoły wspólnie rozwiązują każdy złożony problem na swojej drodze. Mamy tu ekscytującą scenę z problematycznym lądowaniem na Ziemi, a niewiele filmów pokazuje lądowania tak jak ten. Apollo 13 został dobrze przyjęty przez krytyków. Ci astronauci nie mogli ponieść porażki. Hello, Houston, this is Odyssey. It's good to see you again. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.